słońce chyli się ku zachodowi, a tłumnie rzednie. Witamy Was z Pragi Czeskiej, z jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc tego miasta, mianowicie z Mostu Karola. Most zbudowany przez Karola IV w XIV wieku, 520 metrów długości, 10 szerokości, 30 rzeźb, w tym jedna, do której właśnie zmierzamy po szczęście. I oto ta rzeźba, rzeźba, która przynosi szczęście na moście Karola, święty Napomucen, biedny duchowny, który został wrzucony do Wełtawy przez króla Władysława IV. Natomiast teraz zwróćcie uwagę na te dwie złote plamy, dotykane masowo przez turystów przechadzających się mostem Karola. Ta po prawej, dotknięcie tej prawej przynosi szczęście w miłości, dotknięcie tej lewej przynosi szczęście w finansach. Pamiętajcie, że możecie dotknąć tylko jedną, dlatego ja wybrałam tę prawą. Wybrałam szczęście w miłości. Zwróćcie uwagę, jak wąska jest ta ulica. Dlaczego zamontowano tutaj światła? Ona jest tak wąska, że ja nawet, zobaczcie, do tego stopnia bo jestem w stanie rozpostrzyć ramiona. Dalej nie. Idziemy, bo te światła są bardzo krótkie. Nie można tamować ruchu. W Pradze jest dosyć sporo restauracji z taką tradycyjną czeską kuchnią i to niekoniecznie w centrum, ale również w dalszych dzielnicach miasta. To, co ja teraz zamówiłam, to jest rzeczywiście jedno z tradycyjnych czeskich dań, a mianowicie gulasz wołowy z knedlikami chołuskowymi, czyli bułczanymi. Są jeszcze knedliki bramborowe, czyli ziemniaczane. I teraz powiem Wam, jak smakuje knedlik chołuskowy. Czyli bułczany. Ach, nie chce mi się urwać. Na pewno to jest taki knedlik, na pewno to jest coś, co idealnie nadaje się do sosu. Ten sos w niego wsiąka i rzeczywiście świetnie to pasuje. Natomiast sam gulasz, w tym wypadku akurat, jest zrobiony z mięsa wołowego. Powiem szczerze, ja za wołowiną nie przepadam specjalnie. Natomiast ta jest bardzo, bardzo miękka. Rzeczywiście musiała być długo duszona. Jest świetna. Teraz przejdę do drugiego dania. Również takiego, powiedziałabym, klasyku czeskiego. Czyli świczkowa. Co to jest świczkowa? Świczkowa to jest również duszona wołowina z żurawiną albo borówką. Trudno mi powiedzieć, co to jest. I te knedliki to są karlowarskie knedliki, o ile dobrze to wymawiam. Co to oznacza? To oznacza, że one również są z bułki, co zresztą możecie tutaj zaobserwować, tu są widoczne kawałki białej bułki, ale czym się różnią od tych typowo bułczanych, a mianowicie tym, że tu są widoczne kawałki zielonej pietruszki. I teraz powiem Wam, jak te smakują. Powiem tak. Tamte chołuskowe z samej bułki są zdecydowanie bardziej miękkie i delikatne. Te są już bardziej takie, powiedziałabym, gęste, bardziej takie ciężkie.
Natomiast sama świczkowa, czyli wołowinka z tą żurawinką. Przepraszam, nie jest zła. Jest bardzo dobra, jest bardzo miękka. Natomiast tamta wołowina w gulaszu była zdecydowanie miększa według mnie. To coś jeszcze, co tutaj mam, to jest sos ze śmietany. I to też może wyglądać bardzo różnie, bo czasami oni podają tą świczkową w takiej, można powiedzieć, zupie śmietanowej. Natomiast czasami to jest po prostu taki kleks bitej śmietany położony obok. I do tego wszystkiego nie może zabraknąć oczywiście piwka czeskiego. Na zdrowie, smacznego Wam życzę. Widzicie po mojej lewej, to według mnie najpiękniejszy budynek na Zamku Praskim. Jest to mianowicie Katedra Świętego Wita, w dawnych czasach miejsce koronacji i pochówku królów czeskich, obecnie we władaniu arcybiskupstwa praskiego. To, co ciekawe, jeśli chodzi o tą katedrę, to to, że kamień węgielny pod tą katedrę został wbudowany, wmurowany w 1344 roku, natomiast katedra została ukończona dokładnie 600 lat później. Słuchajcie, nasz mamy teraz taka refleksja. Zobaczcie, jak wygląda zwiedzanie Katedry Świętego Wita
po pandemii. Jest tutaj naprawdę pełno ludzi. Natomiast parę lat temu byliśmy w Rzymie podczas pandemii. Wtedy Bazylika Świętego Piotra była kompletnie pusta. Swoją drogą odsyłam Was do tego filmu. Zobaczycie, jak podróżowanie może być przyjemne, kiedy turystów jest zdecydowanie mniej. Codziennie o pełnej godzinie odbywa się zmiana warty, natomiast tylko o godzinie 12 odbywa się zmiana warty uroczysta ze sztandarem, z orkiestrą i z całym tym show. Warto przyjść chwilę wcześniej, warto sobie zająć dobre miejsce, ponieważ chętnie do oglądania tego spektaklu jest naprawdę całkiem sporo. Jesteśmy na Złotej Ulicy, jednym chyba z bardziej obleganych miejsc przez turystów na tyłach Zamku Praskiego. Skąd idea wybudowania takich małych domków na tyłach zamku? Otóż król wymyślił sobie, że tutaj ulokuje swoich łuczników. Te domki były takie malutkie dlatego, że ponieważ oni musieli tutaj tylko spać, w zasadzie nic więcej. Natomiast skąd Złota Uliczka? A to dlatego, że w późniejszych czasach w tych domkach osiedlali się złotnicy, grabeży, dlatego że oni tutaj byli pod jurysdykcją króla. Nie musieli płacić podatków cechowych. Zwróćcie uwagę na domek 22. W tym domku przez krótki czas mieszkał Franz Kafka, natomiast teraz w tym domku znajduje się po prostu jego muzeum. Dawid Czerny to jeden ze znanych artystów, rzeźbiarzy, performerów w Pradze. A to jedna z jego rzeźb. Takich rzeźb jest pełno na mapie tego miasta. Ta akurat przedstawia dwóch mężczyzn, dwóch polityków olewających Czechy, ponieważ ten kształt z tą wodą to jest mapa Czech. Rzeźba powstała w 2004 roku, w momencie kiedy Czechy weszły do Unii Europejskiej i tutaj zwróćcie uwagę, że jest pełno pieniążków. Być może wrzuca się je na znak, żeby nie zostać olanym. Słuchajcie, przyszliśmy do miejsca takiej kołaczowni. Te kołacze to jest chyba dość charakterystyczny słodycz Czech. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy to nie jest cynamonowe i można sobie do tego wybrać przeróżne nadzienia. My wybraliśmy truskawkowe. W środku tego kołacza pan polewa czekoladą i teraz wkłada owocki. O matko, jak to pięknie wygląda. O kurczę. Dziękuję.
Coś takiego kosztuje 170 koron czeskich, czyli 34 zł. Ale to jest, zobaczcie, jakie to jest duże. Ja wam to wyjmę, patrzcie. Gigantyczne. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Słuchajcie, to na wierzchu. To jest bita śmietana, w dodatku bardzo dobra bita śmietana. Ze śmietany, a nie z jakiegoś dyfuzora. Natomiast słuchajcie, ja tutaj się do środka w ogóle nie mogę dokopać. Więc nie jestem w stanie sprawdzić za bardzo, jak smakuje środek. I kurczę, to się bardzo trudno je, słuchajcie. Ciasto jest cynamonowe i podsypane jest takim grubym cukrem. Dobre to jest, słuchajcie. Ale ja nie wiem, jak ja to zjem, bo to jest po prostu... No to jest takie dość twarde. Nawet nie umiem porównać tego ciasta do żadnego innego. Natomiast jest bardzo dobre. Ma wyczuwalny cukier i ma wyczuwalny cynamon. Żeby się przepłynąć i żeby zobaczyć miasto z troszeczkę innej perspektywy.